Od 16 maja w Braniewskim Urzędzie Miasta pracują inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. Tym razem kontrolerzy wzięli pod lupę inwestycję pod nazwą Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru Miejskiego, realizowaną przez miasto w latach 2010-2011. Remont Amfiteatru Miejskiego był jedną z dwóch dużych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez miasto. Przebudowę wyceniono na ponad 5,5 miliona złotych, z czego znaczna część środków pochodziła z budżetu miasta. W tym przypadku dofinansowanie unijne wyniosło około 40% całej kwoty. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę widowni, remont sceny, odnowienie zbiornika wodnego, rekonstrukcję skweru w obrębie Placu Wolności, zagospodarowanie parku na terenie byłego cmentarza oraz wykonanie monitoringu. Jednym z ważniejszych elementów całego przedsięwzięcia był kapitalny remont historycznych murów obronnych zarówno na terenie Amfiteatru Miejskiego, jak i w jego okolicy. Niestety wyremontowano tylko te znajdujące się w amfiteatrze. Do dzisiaj nie przeprowadzono remontu zabytkowego muru położonego wzdłuż ulicy Kromera. Obecnie teren został ogrodzony i oznakowany jako miejsce niebezpieczne. Wykonawca nie dotrzymał również terminu realizacji inwestycji, który przedłużył się o 2 miesiące. Na wniosek firmy władze miasta wydłużyły termin oddania obiektu do użytku, odstępując tym samym od naliczenia kar umownych. Czy słusznie? Odpowiedź na to i inne pytania próbowaliśmy uzyskać w Najwyższej Izbie Kontroli. Odpowiadając na Państwa wniosek, uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja bieżącego roku delegatura NIK w Olsztynie rozpoczęła w Urzędzie Miasta w Braniewie kontrolę pod nazwą Realizacja przez Gminę Miejską Braniewo inwestycji Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru Miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie. Do czasu zakończenia kontroli wszystkie związane z nią informacje objęte są tajemnicą kontrolerską. Pozdrawiam, Zygmunt Gołębiowski, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii NIK. Remont amfiteatru to nie pierwsza braniewska inwestycja kontrolowana przez inspektorów NIK-u. W ubiegłym roku olsztyńska delegatura wzięła pod lupę braniewski basen. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, zarówno w przygotowaniu, jak i realizacji samej inwestycji.